zające, mierze, czekolecie, trzewie, kaczki, gołębie oraz gryzomy prowadzą. O, dzisiaj wyjątkowe wydarzenie w naszym nadleśnictwie. Pierwsza Noc Sów, jest to ogólnopolska akcja, która już rok rocznie w Polsce się odbywa, a w tym roku Nadleśnictwo Szczecinek postanowiło się do niej włączyć. I jesteśmy przeszczęśliwi, bo naprawdę frekwencja nam dopisała. Myślę, że sama impreza jest bardzo wyjątkowa, bo spotykamy się w lesie, spotykamy się po to, żeby nawoływać i wypatrywać sowy. Mamy dwóch niesamowitych gości, bo przyjechał do nas z ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych przy Warcinie. Przyjechał puchacz i płomykówka. Więc każdy, kto uczestniczy dzisiaj w naszej imprezie, może na żywo sobie zobaczyć. Jesteśmy po prezentacji i zaraz idziemy do lasu i będziemy nawoływać sobie. Więc mam nadzieję, że szczęście nam dopisze i usłyszymy sobie. Czy jest szansa, żeby ta akcja była kontynuowana? Bardzo bym chciała. Myślę, że po tym, co dzisiaj się tutaj dzieje, jak ciepło ta impreza została przyjęta, jak z takim niesamowitym entuzjazmem się spotkaliśmy, to myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak już planować akcję za rok. Zaczynamy filmem o puchaczu, dlatego że puchacza, a potem idziemy do lasu. Podzielimy się na trzy grupy.